Cześć, witajcie. Dzisiaj piąteczek, właściwie przedostatni dzień, no ostatni naszego pobytu w Albatrosie, w Egipcie. Więc tak sobie pomyślałam, że przyszedł czas na podsumowanie. Zobaczcie, tak może widać tutaj, jak duży jest ten resort. Chcę Wam właśnie pokazać. No ja powiem Wam szczerze tak, że mnie się podoba. Mnie się naprawdę podoba. Hotel jest duży, ogromny, resorcik. Jest co robić, każdy znajdzie coś dla siebie. No ja na przykład lubię rano biegać, lubię jakąś aktywność sportową, więc są tutaj takie powierzchnie, że naprawdę te 4-5 km to spokojnie sobie codziennie przebiegłam, nawet do 6 i nie nudziłam się. Popływałam w ciepłym baseniku, bo jest właśnie ciepły basenik. Teraz weszłam do lobby. No i też oczywiście fajna traweczka, gdzie robiłam rytuały tybetańskie. Jest grudzień, więc mamy już tutaj wystrój świąteczny. Przyjeżdżają już tutaj też ludzie na święta. My jutro akurat wyjeżdżamy, więc świąt tutaj nie spędzimy, ale zobaczcie, tak to wygląda, bardzo ładnie. Teraz jestem w lobby. Z lobby można przejść sobie tutaj do takiej kawiarenki. Też Wam ją pokażę, gdzie już są kelnerzy, którzy czekają, żeby tylko zrobić dobre drineczki. Tak to wygląda, taka kawiarynusia. Okej, wyjdziemy może na zewnątrz, bo chciałabym Wam pokazać aquapark. Fajny aquapark, gdzie fajnie można sobie z dziećmi spędzić czas. I to jest akurat wychodząc, ten aquapark znajduje się wychodząc z hotelu. Wyjście jest takie. Widoczki są przed hotelem, więc takie wiecie, takie sobie. No i oczywiście aquapark. Zaraz tam do niego podejdę. Przyszłam do aquaparku, no i oczywiście tutaj nie ma nikogo. Szczerze mówiąc to nie wiem, czy on jest czynny, czy nie. Chyba tak, ale w związku z tym, że są teraz takie małe ilości ludzi tutaj w tym resorcie, to rzeczywiście i w aquaparku widzicie, nikogo nie ma. Tam dalej, o, jakaś śliska beczka, tak, widać jest, barek jest też, także ładnie, przyjemnie. Mówię, każdy coś dla siebie znajdzie. Chodźmy teraz może na główną jadalnię, restaurację, gdzie jest Arkadiuszek i zaraz go poproszę, żeby Wam pokazał jedzonko, jakie jest pyszne. Mnie osobiście smakuje bardzo, każdy znajdzie coś dla siebie, każdy. I tu jeszcze się chciałam zatrzymać też przy kelnerach. Słuchajcie, ja w Egipcie byłam no kilka lat temu. Tak, kilka lat temu, już nie pamiętam ile. I byłam 2 razy i stwierdziłam, że ja nie lubię Egiptu, dlatego że zawsze mnie denerwowali ci Egipcjanie, że mnie zaczepiali. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. To mnie denerwowało. Nie mogłam zjeść spokojnie posiłków, tylko zawsze coś, zawsze coś. I to nie tylko mnie, bo oczywiście większość kobiet tak zaczepiali. A tutaj powiem Wam, że jestem zachwycona, nikt nie zaczepia, pełna kulturka, jest naprawdę okej. I właśnie dzięki temu, że jesteśmy tutaj, w tym resorcie, już polubiłam Egipt i na pewno będę chciała jeszcze nieraz wrócić do tego kraju, ale oczywiście już do innych resortów. Może teraz pokażę Wam, bo przechodzę przez no, takim przejściem i zobaczcie, jakie tutaj, co można tutaj zrobić. Proszę bardzo, właśnie, szachy. Można sobie pograć w szachy, także tak jak powiedziałam, każdy coś dla siebie znajdzie. Troszeczkę dalej mamy taki, jak to powiedzieć dla animatorów, showtime, tak? Tutaj odbywają się showtime'y. No niestety teraz akurat tego showtime'u nie ma. Nie ma w ogóle animatorów w tym okresie, w którym my jesteśmy, ale tak wygląda taki amfiteatr właśnie w SeaWorld Marsa Ala. Okej, przed nami restauracja, do której się zbliżamy i już przekazuję głos Arkadiuszkowi. Na śniadanie to wiadomo, to wszystko, słodkości i te słodkości naprawdę bardzo dobre jakościowo. Tutaj mamy część serową. Dla każdego coś dobrego, czyli i warzywka, i o, Izabela, co jest dzisiaj na śniadanie? Oj, dużo, dużo rzeczy. Wine. Co najbardziej lubisz? Ja? Tak tyle. Są po prostu genialne i bardzo lubię tego. Bułeczki są też.
niewielki wybór, ale to wiadomo, ta pora roku, tam za lekami dać palmy. Tutaj pani chce smażyć, znaczy połeczki są świeżytami, bo ludzie nie są do tego, ale marzy, to zielone. Robię drinki oraz można sobie zamówić kawkę i z automatu rzeczy łącznie z sieciami. Na kapuście, naleśniczki, moje ulubione gofry, czekoladka, jest tam najlepsze kucharze tutaj. Robią wszystko na żywo, więc możemy sobie zamówić i naleśniczki, nie wiem, jak bleta. Teraz moje ulubione gofry. A wiadomo, z czym się je gofry? Z czekoladą. O, jest i Julia. Julia, co ty lubisz najbardziej na śniadanie? Falafele. Właśnie nie pokazaliśmy falafeli, ale są tutaj inne falafele. Także ja czekam na czekoladkę. Zobaczcie, jaka fajna czekoladka. Przechodzimy, cały czas chodzimy, więc spalamy te wszystkie słodkości. Do śniadanka wiadomo kawka. A Izabelka? Oliweczki uwielbiam, dobre serki. I zieloną herbatkę. Jaką jeszcze pijemy herbatkę? Zieloną z hibiskusa albo w ogóle wrzątek gorącą. Ja też uwielbiam hibiskus i lubię tylko tutaj te kawki, więc jest wspaniale. Teraz przyszłam do kafejki takiej typowo sportowej. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo fajnie, przyjemnie. Jest też tutaj barek, gdzie serwują dobre drinki, kawusię też fajną. No i oczywiście jest stół, skoro sportowo, to jest stół do szachów. No ostatnio to szachy są bardzo popularne, choćby przez serial Gambit Królowej. Także można sobie tutaj też pograć. No przyjemnie, naprawdę przyjemnie. Akurat jest spokój i cisza teraz, bo jest rano. Za mną restauracja Zum Kaiser, czyli niemiecka restauracja, gdzie można sobie zarezerwować dzień wcześniej w recepcji stolik, zjeść dobrą kolację. Powiem szczerze, że ja byłam z moją rodziną. Myślałam, że to będzie takie typowo niemieckie, będą takie typowo niemieckie dania. No my akurat jedliśmy krewetki, także nie wiem, czy krewetki to są niemieckie, czy nie. Znaczy nie wiem, no wiem, no raczej to nie jest typowe. No ale my akurat zjedliśmy w tej restauracji no takie danie, seafood, tak? Kolejna restauracja, taka à la carte, to jest Soprano, czyli włoska restauracja, do której też się udaliśmy. Było bardzo przyjemnie, bardziej mi się podobało niż w tej niemieckiej restauracji. I też trzeba sobie dzień wcześniej zarezerwować tutaj stoliczek, żeby przyjść na kolację. Jedzonko, pasty, pizza, no takie typowo włoskie. I zobaczcie, tutaj jestem teraz w takim miejscu. Naprawdę resorcik jest tak duży, tak jest rozległy, że robimy bardzo dużo nawet kilometrów tutaj, w dół i z powrotem, żeby dojść do morza, żeby wrócić do domku, znowu do morza, do restauracji, żeby coś zjeść. Także jak ktoś się boi, że może przytyje za bardzo, to gwarantuję Wam, że nie macie czego bać, bo rzeczywiście jak się dużo chodzi, no to troszeczkę tych kilogramów się gubi. Tutaj po lewej stronie mojej są takie wille. No nie wiem, nikt teraz tam nie mieszka. Nie wiem, czy dlatego, że jest tak mało ludzi, czy tutaj być może są ludzie, którzy robili testy sobie w Egipcie i wyszło im, że mają koronawirusa. Być może, no nie wiem, ja tutaj nikogo nie widzę, ale tak mi się wydaje, że chyba tak. Ale piękne są te takie wille. Na pewno są wygodne w mieszkaniu, tak jak nasz pokój. My mamy pokój z salonem, także sypialnie z salonem, także to jest bardzo, bardzo wygodne. My mieszkamy, zaraz Wam pokażę, w takich domkach. Nie wiem, czy widać, to chyba widać. No i zobaczcie, przyszłam teraz na takie baseny, gdzie nikogo kompletnie nie ma. Tutaj się tylko jakieś panie opalają, a tak to w ogóle nikogo. Nie ma, także jest spokój, cisza, można naprawdę sobie wypocząć. W sumie przy tych basenach jest pusto, ale bar jest czynny, taki przy basenie, więc można też sobie przyjść na jakiegoś dobrego drineczka czy kawusie. Wszystko działa. O, tutaj mamy Kids Club,
jeszcze pokażę, który mnie bardzo tutaj interesuje. Znaczy, nie mam małych dzieci już, bo moje są duże, ale jest ten Kids Club. Nie wiem, czy ja tam wejdę, czy jest otwarte, dlatego że, tak jak powiedziałam, teraz żadnych animatorów tutaj nie ma dla dzieci, więc, ale może ten Kids Club jest otwarty. Zobaczmy. W ładnym domeczku. Od 10 do 12. Zobaczymy. Otwarty czy nie? No niestety, zamknięty. Chyba z tego powodu, że nie ma żadnych animatorów. Też dużo osób mnie się pyta, gdzie robiliśmy testy. Kochani, my robiliśmy testy w Polsce. Tak, poleciliśmy razem z dziećmi, przyjechaliśmy tutaj w czwórkę. I ja też nie chciałam takiego ryzyka, że ktoś z nas będzie siedział gdzieś zamknięty w pokoju, bo akurat komuś wyjdą testy tutaj pozytywne, tak? Ale jak w ogóle testy wyglądają na lotnisku? Więc tak, pierwsi my wysiadaliśmy z samolotu. Ludzie, którzy mieli testy zrobione, pokazywaliśmy tam panu przy wyjściu, sprawdzał te testy i mogliśmy już iść do autokaru. Osoby, które nie miały testów zrobionych w Polsce, szły w takie miejsce, gdzie im robiono te testy. Musieliśmy na nich poczekać około godzinki. No i takie testy dopiero te osoby gdzieś chyba za 2-3 dni, nie no 3 to nie, ale na drugi dzień czy za 2 dni dostają. I jeżeli wychodzi komuś, że ma koronawirusa, że test wyszedł pozytywny, no to jest właśnie gdzieś zamykany, w cudzysłowie, w jakimś tutaj pokoju, w jakimś takim domu. I tak spędza po prostu wakacje i urlop. No, także, no mówię, to już wszystko zależy od Was, czy chcecie robić w Polsce, czy chcecie robić tutaj. Niektórzy mówią, że to jest loteria, że raz wychodzi tak, raz tak. No, ciężko mi jest powiedzieć, naprawdę, to już decyzja należy do każdego z Was. Proszę bardzo, jeszcze będę tutaj pokazywała te piękne widoczki. Zbliżam się nad morze. Nie wiem, czy tam nie będzie za bardzo wiało. Ja mam tutaj takie swoje ulubione miejsce nad morzem, a mianowicie jest to takie krzesełko, które stoi na środku plaży, nad samym brzegiem morza, więc za chwileczkę Wam je pokażę. Zobaczcie, kolejny basenik tutaj za mną. On jest przy takim beach barze, także tutaj też wejdziemy za chwileczkę. Tutaj jest taki malutki plac zabaw dla dzieci. No i też nie ma tutaj nikogo teraz. Wchodzę na plażę, gdzie można pograć w bule, można pograć w dartsa, także nikt się nie będzie nudził. I oczywiście też jest siatkóweczka. Można pograć w siatkóweczkę. Spotkałam Arkadiuszka i Damianka mojego. Zobaczcie, jakie mam kochanych chłopaków na plaży. Ja w pracy siedzę. Słuchawki. Arkadiuszek, jak tam? Dobrze, bardzo dobrze. Cieplutko. Wieje delikatnie, ale jak na grudzień to jest po prostu pogoda idealna dla mnie. Ja lubię, jak słońce mocno grzeje, jak opala, ale nie czuję się spocony, bo mi fajnie wiaterek wieje. Tak jak widzicie, na plaży też teraz nie ma jakichś tłumów. Właściwie wszystko jest wolne. Leżaczki, gdzie nie, gdzie tylko ktoś tam sobie leży, opala się. No można wypocząć, naprawdę można wypocząć. Tutaj za mną właściwie, nie, jeszcze nie za mną, ale już chcę Wam pokazać molo. Zaraz tam wejdziemy też na to molo. Tylko dzisiaj jest taki wiatr, że rzeczywiście nikt nie snurkuje, ale posnurkować można. Ja akurat drugi raz w życiu tutaj snurkowałam, więc też nie mam jakiegoś takiego mocnego porównania, jakie są inne rafy koralowe. Dlatego też nie będę się tutaj wypowiadać, że jest piękna ta rafa czy nie. No mnie się podobała, ale mówię, ja dużego porównania nie mam. To już po prostu chyba każdy ma jakieś tam takie swoje odczucie. Jeżeli ktoś tutaj był, to podzielcie się w komentarzu. Pokażcie też, którzy też już na Facebooku wysyłali mi też filmiki z tych raf koralowych tutaj. Więc fajnie by było, żebyśmy mogli się podzielić też z innymi. Jak macie jakieś filmiki, to wstawcie w komentarzu. Wieje, no wieje. Palmy są, wszystko jest. A ja idę oczywiście do tego mojego krzesełka, które Wam mówiłam, że
koniecznie chcę Wam pokazać, koniecznie. No i zbliżamy się do mojego ulubionego krzesełka, na którym sobie lubię zasiadać, pomedytować. Nie muszę medytować, bo za bardzo nie umiem medytować jeszcze, ale sobie wizualizuję tutaj, siadając rano, codziennie jeszcze przed śniadankiem. Tak wieje, że nie wiem, czy mnie słychać, ale za mną jest Red Sky, Beach Bar. I tutaj pomiędzy godziną 12 a 16 można sobie zjeść różne posiłeczki, można napić się fajnych drineczków, dobrej kawusi, na przykład polecam mrożoną z karmelem, jak ktoś lubi. No i fajne jest to, że też wiecie, kelnerzy przynoszą na plażę, można sobie zamówić drineczka i kelnerzy to przyniosą, podadzą, także jest naprawdę bardzo miło i sympatycznie. Dobra, wchodzimy do tego Beach Baru. Wejdę na samą górę, bo tutaj tak jak widzicie wygląda to tak, z oddali, ale wejdźmy na samą górę, gdzie jest też zadziwiające dla mnie, bo są dwa barki, które no niestety są nieczynne, no mówię, mała ilość ludzi w hotelu, ale widoczki są bardzo ładne, można sobie wziąć na dole drineczka i usiąść tutaj na górze w bardzo fajnym takim klimacie. Tak to wygląda, widzicie, barki są pozamykane, ale są stoliczki, można usiąść i cała tutaj panorama jest też widoczna. Strasznie dzisiaj wieje, więc też mi tak troszeczkę ten telefon skacze, ale tak to mniej więcej wygląda. Cały resorcik tutaj widać, o proszę, i jeszcze. Tutaj Wam zaraz pokażę. Właśnie baseny. No to jest zadziwiające, że tu jest tak bardzo dużo tych basenów. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. O! Widoczki są naprawdę fajne. Teraz zejdziemy tutaj z tego beach baru prosto na basen. Kryty basen, gdzie można też zagrać ping-ponga. Fajnie sobie też tutaj odpoczywać, ale już widzę, że tutaj pan kucharz idzie, zaraz będzie nam coś serwował. Hello! Też widzicie, jest barek, no niestety też teraz jest zamknięty. Basenik jest fajny, można sobie w nim popływać, ale ja nie widzę, żeby ktoś pływał, chyba jest zimna woda. Ja tutaj też jeszcze nie pływałam, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Przyjemnie, bardzo przyjemnie. Tutaj jest kolejny basenik i dalej, jeszcze jeden. Tak, jeszcze jeden tutaj. Także, a na górze bar. Zaraz pójdziemy zobaczyć, co dzisiaj serwują do jedzonka. Restauracja Red Sky, owoce, naleśniki, ale nikt nie smaży, więc zaczekamy. O, oh, my friend. Salam alejkum. Alejkum salam. Ok. Jest super. Idziemy, idziemy dalej zobaczyć. Tutaj w pierwszej części są spaghetti, pasta i pizza. Pizza. Halo. Good pizza? Good pizza. To super. Można sobie zamówić tutaj wszystkie dodatki, jakie się chce. Więc tak wygląda. Więc na razie nie zamawiamy, czekamy na Julię, teraz zamówimy. A chodźmy, zobaczmy, co teraz się dzieje na głównej restauracji o tej samej porze. Jesteśmy na pomoście, bardzo wieje dzisiaj. Mamy czerwoną flagę, więc chyba bez szans na jakiekolwiek snurkowanie lub nurkowanie. Tak to wygląda. W fale około 10-metrowe. Tak wygląda pomost, a przy pomoście znajduje się rafa. Tutaj, żeby dojść na pomost z pokoju, to jest jakieś 500 metrów, więc też świetny spacerek. I fajna. Fajna wycieczka, chociaż krótka. No i tak to tutaj wszystko pięknie wygląda. Ciężko się powieje, ale
bardzo pozytywne wrażenie. Cieplutko. Cały resort z pomostu wygląda w ten sposób. Więc jest bardzo duży teren. Ciężko mówię dzisiaj z komunikacją, ponieważ bardzo wieje, bardzo, bardzo. Nawet nie można oddychać, aż tak wieje. Nie wiem, na pewno tego nie słyszycie, ale mówię wam, jakie są odczucia, więc... My mieszkamy w takim domku tutaj. Mamy prosto z salonu wyjście na basen i tak jak widzicie, wszędzie, w każdym mieszkanku tutaj, w każdym pokoju są lustra weneckie. Fajnie to wygląda. A tutaj za mną jest basen, gdzie jest dosyć dużo ludzi zawsze, bo jest to basen cieplutki, podgrzewany. Ja już godzina 7-8 rano sobie zawsze tutaj pływam, także naprawdę można popływać w baseniku. A, jakaś mucha lata. No właśnie i te muchy są takie wiecie, troszkę drzaźniące. I tam gdzieś w oddali jest też bar przy tym basenie. Jeżeli chodzi o pokój z widokiem na basen, jedyny podgrzewany, który jest w okresie grudniowym, to tak to wygląda, że tutaj jest taki mały ganeczek, gdzie można sobie coś czytać, można się opalać. A tutaj mamy wejście do pokoju, czyli mamy taki mały salonik, bardzo ładny, z obrazem. Jest i Izabela. Następnie mamy część sypialnianą, duże łóżko. Pokój ma prawie 50 metrów, więc naprawdę dosyć przestronny, jeżeli chodzi o pokoje hotelowe. To jest taka duża szafa z sejfem i taka łazienka, która ma bardzo taki fajny, duży prysznic podwójny. No i tyle. Także kto się wybiera, to taki macie przekrój, jak tutaj się mieszka. I tam taki widoczek. Niektórzy mają widoki inne, czyli na przykład na morze, na basen. Teraz przyszło do takiego shopping center. Zobaczcie, można tutaj kupić różne rzeczy. Także też takie mini taki shop. Dobra, idę teraz do spa i do siłowni. Pokażę wam, jaka jest siłownia. Spa wygląda tak, takie jest wejście. Ładne wnętrza. Ze spa można przejść do fitnessu. Tutaj jest taka strefa relaksu. No i idziemy do fitnessu. Aqua Spa Fitness. Są też sauny. Już wam pokazuję. O, okej. To tutaj na wolnym powietrzu może skorzystać z takiej siłowni. Są maszyny, są. A tam w oddali są różne sauny w tych domeczkach, baseny. Tak wygląda ta strefa. I za mną też troszkę artyzmu. Można kupić takie ładne obrazy. Restauracje Red Sky, owoce, naleśniki, ale nikt nie smaży, więc zaczekamy. O, oh, my friend. Salam alejkum. Alejkum salam. Oh. Ok. Jest super. Stajemy. Będziemy dalej zobaczyć. Tutaj w dalszej części są spaghetti, pasta i pizza. Pizza. Halo. Good pizza? Good pizza. To super. Można sobie zamówić tutaj wszystkie dodatki, jakie się chce. Więc tak wygląda. Więc na razie nie zamawiamy. Czekamy na Julię, zaraz zamówimy. Okay. So, is Borova now? What? Borova? What is Borova? Like this. Video good or not good? YouTube. New. New, yes. Start the video new. Okay. To nowe, to widzę. Okay. Jeszcze raz. Że jeszcze raz, okej. Okay. Oh, hello. Hello. Oh, 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 oh. Oh,
jest najlepszy pizzaman! 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 The best pizzaman! Okej, okay, to ja pierwsza, dobra? Jedna, dwa... Tu! Tu? Tutaj dwa teraz będziemy dodatki wybierać. Julia i Damian wybierają dodatki. Uwaga, Ramageddon w Egipcie. Kukurydza? Nie! Julia! Dlaczego nie wzięłaś tego pizzamena, żeby nam tutaj przyszedł? Patrz, jaka wypasiona. No, widzicie, to jest właśnie pizza. Egipska pizza. W takim klimaciku. No, to jest najważniejsze, bo jest nasza cała rodzinka. Tak. Damian wszystko je podwójnie, bo on musi jeść. Nasze ulubione miejsce tutaj, nie? Tak, to jest najlepszy klimat, jaki może być. Zobaczcie, z góry wam pokażę. O, Julia tam robi zdjęcia. Ach, chodźmy, zobaczmy, co teraz się dzieje na głównej restauracji o tej samej porze. Pora lunchowa. Na zewnątrz jest live cooking. Hello. Tutaj pan pozdrawia wszystkich. Zobaczymy, co dzisiaj jest. O, super. A tutaj? Ze zwyżdyło. Wow, moje ulubione pomidorki. Ze sulita. A teraz sobie wejdziemy do środka i zobaczymy, co na środku nam przygotowali. Ta sama restauracja, te same owoce, co były rano, te same słodkości, co były rano. Od restauracji Red Sky owoce, naleśniki. Ale nikt nie smaży, więc to czekamy. O, oh, my friend, my friend. Salam alejkum. Alejkum salam. Ok. Jest super. Dajemy. Będziemy dalej zobaczyć. Tutaj w dalszej części są spaghetti. Spaghetti. Pasta. I pizza. Pizza! Halo! Good pizza? Good pizza! To super. Można sobie zamówić tutaj wszystkie dodatki, jakie się chce. Więc tak wygląda. Więc na razie nie zamawiamy, czekamy na Julię, teraz ją zamówimy. Kukurydza! Pasta. Pasta. Mamy kolejny beef. To mamy wegetariańskie. O, on się skończyło. Deserek lody, które można sobie samemu zrobić. Mamy go. I truskawka. Drineczki panowie noszą. Co można sobie zamówić. Przyniosę do stolika. Sałateczki ze śniadania. Tutaj mamy jeszcze zupy. Tutaj co mamy? Rybkę mamy, rybkę. Proszę bardzo, rybka, jak to lubi. Tutaj mamy makaron piękny z kurczaczkiem i wspaniała warzywka z kurczaczkiem. No i tyle. Tutaj część dziecięca, także sobie sami nakładają, sami sobie jedzą. Jak to wszystko wygląda. Fantastycznych. To mamy live music, nasz animator z plaży, też jest muzykiem, a części rozrywkowej mamy tutaj dyskotekę Millennium. Bardzo kolacja jest w takim samym klimacie jak obiad, więc tutaj mamy live cooking, najlepszy tutaj kucharz. Dobrze. Tak, to jest chłop, który po prostu... Ryba. Który kiedyś grał w filmie Mistrz Kierownicy Ucieka, a teraz sobie dorabia tutaj. Batata. Uwielbiam. Tak, tak. Zawsze miły, zawsze uśmiechnięty. Zawsze najlepszy. I tak to wygląda. A w środku, tak jak na obiedzie, troszeczkę więcej wyboru, ale klimat jest podobny, więc już nie będziemy nagrywać, co tam się dzieje, bo jest prawie to samo. Na zewnątrz jest dodatkowo tylko trochę słodkości. O, rurki, zaraz zobaczymy, czy te rurki
dzisiaj są. Nie, nie ma rurek. Więc słodkości. O, może tak. Na obiad nie było tortów, ale na kolację już się tutaj pojawiają nam takie rarytasy. Zobaczcie. Torty z truskawkami, torty białe, torty brązowe. Mnie. Dobra, to ja was zostawiam. Sami podejmiecie decyzję, czy tutaj przyjechać, czy nie. To ja teraz będę wcinał. Mnie mam. Wracamy już. Wyjazd, jak to Markuś? W porządku? Ja bym jeszcze chętnie tutaj został, no, ale to przynajmniej na miesiąc w przyszłym roku. Stwierdziliśmy, słuchajcie, że jednak 7 dni to jest trochę za mało. No gdzieś tak, ja myślę, że 10 to by było tak bardzo, bardzo optymalnie. Nawet 2 tygodnie. Także, no ale dobra, jesteśmy już przygotowani, autokary stoją, jedziemy na lotnisko.